Elo, z tej strony Krzysztof. Dzisiaj nagrywam odcinek z Minecrafta, tak jak to ostatnio było. Mam tu już wersję 1.14, bo się ostatnio wgrała i tu mam różne światy. I tu właśnie chcę wam też pokazać taki krótki poradnik na płaskim świecie. Tam będziemy robić takie różne rzeczy. I to właśnie wchodzimy sobie w ekwipunek i tu z 1.14 mamy, jak widać, lampion, krosno, wzory standardów i tutaj łapka królicza się zmieniła i trochę, bo tu się zmieniło wszystko. Gnista kula chyba była lepsza już na tamtym. Doszła tarcza w tym właśnie. I to jest taki Minecraft właśnie, w którym to działa. Na Minecraft Java Edition. Działa to tak, że po prostu tam wystarczy prawy przycisk myszy, a tutaj niestety trzeba już nacisnąć Shift. Dopiero zadziała. Sorry, że kamera się części, ale jeszcze nie mam statywu. I tutaj właśnie, jak tak mam, możemy się obronić tą tarczą. Tu światło już jest takie, ale zmieniło się trochę. Kusza jest. Nie trzeba włączyć rozgrywki eksperymentalnej. Tu właśnie inaczej to wygląda. Sorry, trochę chory jestem jeszcze. Łodzie też się trochę zmieniły. Szkło. Cześć, zaraz. Coś mi tu nie gra. To szkło jest takie, jak było dawniej. A to się zmieniło. Dziwne. A szyby? Tak samo mam. No to dziwne. Ale nieważne, że po prostu doszła też, pulpit doszedł. Na pulpicie, jak ktoś nie wie, to można sobie książkę i pióro stawić. Pulpit działa tak. Ktoś już ma 14, to tak. I na tym nie będziemy mogli edytować książki. Teraz jak to tak zrobimy, no to ta książka sobie wypadnie oczywiście z tym nakreatywnym. I ja będę miał podwójnie i właśnie tak się ten pulpit prezentuje i tu takie książki są, jak widać. No i można tą książkę sobie edytować, ale to nie na pulpicie. I najpierw można sobie o napisać coś tak. O, jakiś taki obraz goły. Można to czytać później. Dobra. Co dalej jest? Dalej w tym wszystkim to jest też ognisko, ale to na rozgrywce eksperymentalnej jest dopiero. I to krosno. To od razu pokażę, jak działa. I tu mam takie, tu mam takie. Takie. Takie mam. Takie. I mam też takie. Jak wiadomo, potrzebne nam jest oczywiście też standardy są. A jeżeli ktoś już to próbuje, mu nie wychodzi, to jasne, barwniki są też potrzebne. O, załóżmy na czerwono. I to krosno tu mamy. Tu mamy różne rzeczy. Mamy tu tak. I to wychodzi zwykły czarny. Można sobie dodać wzór. I wyjdzie coś takiego. Można także zrobić coś takiego i będzie ceglane tło. Zaraz to pokażę, jak to wygląda. To będzie logo Mojang. I również pokażę. Tu będzie symbol kwiatu. Trochę nie przypomina kwiatu, tylko tam kulę ognistą.
Tu będzie czaszka. I tu oczywiście będzie głowa creepera. Teraz pokażę, jak to wygląda. To jeżeli w kolejności, to będzie wyglądało tak właśnie. To jak ktoś to nie zostanie tam, bo muszę będzie tak. Tak pierwszy, drugi tak, takie cegły i można tak kogoś oszukać. Gdzie jest przejście? I sobie takie stoją. I sobie tu takie stoją. No i ktoś może nie wiedzieć, czy tutaj jest przejście ukryte, ale no nieważne. Dalej jest, no. Logo Mojang to chyba każdy widział, jak włączał Minecrafta. Tutaj jest ten kwiatek, wygląda jak słońce. I tu jest czaszka. I tu jest creeper, oczywiście. Creepera to każdy widział, jak grał w Minecrafta. Jak ktoś nie ma Minecrafta, to polecam kupić mu tą grę. Jest na sklepie Store i kosztuje ona 100 zł tutaj na tym sklepiku. Ja mam kupioną już, ale dobra, przejdźmy do innego tematu. To teraz właśnie tak później, jak ktoś jeszcze ma słabą taką, to też doszły rodzaje drewna. Kłody były, doszły jeszcze te rodzaje drewna, dynie się zmieniły. Dynie to już się dawno zmieniły. Jaja mobów wyglądają dokładnie tak samo. Czy widać, że wygląda dokładnie tak samo. Jest tu też grabieżyńca, który był też również na rozgrywce eksperymentalnej. Nie, raczej wygląda normalnie, ale on villagerka będzie atakował. Będzie próbował go zestrzelić sobie. Bo on nie lubi villagerów. Dobra. No i zabiję go w końcu, bo tak zrobię. No i tak to jest z tym. Złoto się zmieniło, szmaragd się zmienił, diament się odrobinę zmienił. Dobra. I teraz co w temacie? Przejdziemy sobie do Netheru. I zobaczymy, jak wygląda Nether, bo jestem ciekawy, naprawdę. Bo jeszcze netherowych wszystkiego nie widziałem. Na tym obsydian się różni. No jest takie coś. O, już Nether wiem, jak wygląda, bo już tu widzę. No i jak tak, jak Nether nie widział nikt, bo nie wiedział jeszcze, jak zrobić, to już ma widzieć. Jak zrobić pigmenty, to są gasty. Czy gast się zmienił? Czekaj. Możecie mi napisać w komentarzu. Ja nie widzę w nim różnicy. Gasty mają mało życia, to wiem. Proch się zmienił. Oj, ojku. Zgubiłem się, bo nie wiem, gdzie jest portal mój. A, i pokażę, jak zgubisz się w Netherze. Co robić? Budujesz się jeszcze ostatni raz już. Spadłem akurat. Budujesz się ostatni raz. Co zrobisz? Jakby tak, jesteś gdzieś, powiedzmy, przeszłeś tutaj. Doszłeś dotąd. Doszłeś. Zostało ci ostatnie 5 obsydianów. Budujesz. Budujesz. Kilofów już nie masz, bo ci się skończyły. I z ci się skończyły obsydia. Nie masz co robić. No, oczywiście piszesz sobie komendę, do której będziesz miał link w opisie. Będziecie mieli. Się pisze. Sorki, ale tutaj nie mam kodów włączonych. To czekaj. Dobrze, kody są już włączone.
czy były włączone, nie wiem. Tu jest false, musi być true. To tu nie widać akurat, ale to ja pokażę, link w opisie napiszę, spokojnie, nie martwić się, bo link w opisie będzie. O, jak przedtem mówiłem, tak. Do tej komendy też będziesz miał link w opisie, chociaż jak zobaczysz, no to i tak. Zgubiony jesteś. Piszesz sobie oczywiście taką komendę. Będziesz miał link w opisie, bo tu nie widać do końca, bo kamera już nie sięgnie. No i robisz. Czekaj, tu źle napisałam. Bo tu kiedyś to było tak jeszcze, że wystarczyło napisać tylko kill. To jest taka komenda. I już cię zabiła. Teraz trzeba jeszcze pisać kogo. I dalej nie działa, czekaj. Dobra, to robię cięcie i zobaczę, słuchajcie, wszystko wiem. No, niestety u mnie to nie działa, to się popsuło. No, ale mogłoby działać. No, mogłoby działać, ale nie działa. No i nie wiem, czy u was to będzie działało, ale pamiętam, że kiedyś działało i działa dalej, tylko że mi się tutaj pozmieniało i teraz ja pewnie nie rozumiem niektórych rzeczy i lipa, ale no to u was to może działać. Taki jest sposób właśnie.